Przemysław Barański, jesteśmy po zwycięstwie nad Oliwierem Hermanowskim. Zadowolony ze zwycięstwa? Witam serdecznie. Tak, zadowolony, ale dopiero jak obejrzę walkę. Wyciągniemy wnioski i zobaczymy. No, zadowolony, ale wolałbym obejrzeć. To z czego jesteś niezadowolony, skoro jest zwycięstwo? Że trochę była taka wymiana niepotrzebna, ale no obejrzę walkę, zobaczymy dokładnie. Ale kibice kochają wymiany. Tak. Kibice tak, zawodnicy już trochę mniej. Bo to zdrowie jednak się traci, odkłada wszystko. Jak się czułeś w ogóle w trakcie tego pojedynku i jak rozkładałeś siły w tych rundach poszczególnych? Bardzo dobrze się czułem. Czułem się dużo lepiej niż na poprzednich moich walkach, dwóch ostatnich, których przegrałem, ale teraz było bardzo dobrze. Czuję, że wpadłem w ten rytm znowu. Rozkładałem tak na tyle, ile mi zawodnik pozwolił. Tak to mogę powiedzieć. Oliwier cię czymś zaskoczył w ogóle? Ciężkimi łapami, bardzo ciężkie łapy miał. My tego nie widzimy, tylko gdzieś tam zawodnik czuje to w środku, tak? I tak, bardzo ciężkie łapy miał, bardzo mocno bił, kopał tak rozsądnie, ale bardzo ciężkie łapy miał. Hermanowski na ostatniej gali zasłynął, jak sam powiedział, takim ulicznym stylem. Czy ty faktycznie czułeś w nim takie szaleństwo swego rodzaju w walce, że no, daje się troszeczkę ponieść emocjom? Jeśli chodzi, no sądziłem, że bardziej będzie chciał się bić, bardziej tak wpadnie w te wymiany, ale też widać, że rozsądnie prowadził tą walkę. Przygotowywałeś się stricte pod niego, czy zaufałeś jednak swoim trenerom, nie oglądałeś jego pojedynków? Oglądaliśmy tylko jedną jego walkę z poprzedniej gali, no i stricte pod niego się przygotowywaliśmy, ale robiliśmy po prostu więcej stójki, ale cały czas robiliśmy przekrojowo MMA. Bo jestem zawodnikiem MMA, wcześniej robiłem K1, no i się przestawiłem na MMA, no i stricte robiłem MMA, ale więc naciskiem bardziej na stójkę. No właśnie, nawiązując do tej ostatniej walki na Krwawym Sporcie, czy on się relatywnie różnił od tego Oliwiera, którego dzisiaj spotkałeś w klatce? Widać było różnicę czy jakościową, techniczną, czy kondycyjną? Tak, kondycyjną, było widać, że ma więcej pary niż na poprzedniej walce. Jakie kolejne plany w takim razie dla ciebie? Chciałem jeszcze stoczyć jakąś walkę przed wakacjami i po wakacjach zobaczymy. A to już w MMA czy jeszcze kickboxing wchodzi w grę? No bardzo nastawiam się na MMA, ale jeśli padnie dobra oferta w K1 czy w kickboxingu, to zawalczę w ten. Padły już jakieś oferty, jeśli chodzi o walki w formule MMA? Być może FEN, Babylon, czy mierzysz wyżej? Na razie nie padły ani nic, ponieważ skupiłem się na tej walce i odciąłem się od następnych wydarzeń, bo ponieważ chciałem się bardzo skupić na tym. A gdzie chciałbyś zakotwiczyć, jeśli chodzi o daną organizację? No bo strzelam, że celujesz jednak w te polskie. Tak, no wiadomo, jak to każdy młody celuje w Babylon MMA, no bo młoda, znaczy bardzo dobra organizacja, prężna, także no Babylon, ale kto ten da ofertę, tam pójdę. Komu ewentualnie chciałbyś podziękować, powiedzmy, za przygotowania, za cały trud włożony, tak jak powiedziałeś, odciąłeś się, więc to przyniosło dobry efekt. Bardzo chciałem podziękować wszystkim kolegom z maty, z trybun, no i trenerom i sponsorom. No i całej rodzinie oczywiście, ale to chyba nie trzeba wymieniać. To w takim razie gratulujemy zwycięstwa i czekamy na kolejne występy, być może na Krwawym Sporcie. Jeśli padnie taka oferta, to pewnie jestem chętny. Dziękuję bardzo. Przemek Barański.